Dzień dobry. Moim Państwa gościem jest dzisiaj profesor Konrad Osajda, wybitny cywilista, prawnik, który powie nam, co to w ogóle to prawo jest. No właśnie, Konradzie, co to takiego? Dzień dobry Państwu. Prawo to tak naprawdę wszystko, co nas otacza. Jest to taka wirtualna sieć. Nie, to jest coś ciekawszego. Jest to sieć wirtualna, w której jesteśmy całkowicie zanurzeni. Gdziekolwiek się nie obejrzymy, tam jest prawo. Prawa nie widać. Nie da go się zmierzyć, tak jak coś w fizyce, zważyć, zmierzyć. Prawo tak bardzo potocznie mówiąc trochę przypomina prąd elektryczny. Nie widzimy go, prawda? Ale jak coś wepniemy do gniazdka, no to jak jest sprawne, to działa. Podobnie jest z prawem. Widzimy go przez efekty jego działania, natomiast nie samo jako byt istniejący, mierzalny, fizyczny. Natomiast jest wszędzie dookoła. Co ciekawe, czy chcemy, czy nie. Od prawa nie da się uwolnić. Więźniami prawa jesteśmy na stałe. No bo w momencie już, gdy się rodzimy, to z chwilą urodzenia rodzą się też liczne stosunki prawne. Na przykład stosunek prawa rodzinnego między rodzicami a dziećmi. Potem, żyjąc i funkcjonując, w różne stosunki prawne wchodzimy, z nich wychodzimy, ba, umieramy, ale wciąż w sensie prawnym coś się jeszcze dzieje, bo dochodzi do efektu dziedziczenia i innych zjawisk związanych z transmisją majątku i innych praw. Także prawo jest wszędzie. Jest to wirtualna sieć w innym tego słowa rozumieniu niż takie, które nam się potocznie wydaje, w której tkwimy. Do dziś mnie prześladuje ze studiów nasciturus. Pamiętam, że takie pojęcie rzeczywiście w prawie występuje. Mam nadzieję, że tu nic nie przekręcam. Ale powiedz mi, wobec tego, skoro wszystko nas otacza, każdy z nas, no oczywiście, jak to w tym narodzie typowo na prawie się świetnie zna, podobnie jak na naukach medycznych, to dlaczego ktoś miałby chcieć studiować prawo? Z wielu względów. Po pierwsze, aby czuć się pewniej i sprawniej się poruszać. Wiemy, że otaczają nas różnego rodzaju procedury, formularze, które trzeba ciągle wypełniać. Poznanie prawa daje pewność i łatwość poruszania się w tym świecie. Po drugie, tak jak ze studiowaniem czegokolwiek, także studiowanie prawa daje lepsze zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości. Znamy tę rzeczywistość namacalną, którą widzimy, postrzegamy naszymi zmysłami. Dzięki studiom prawniczym poznajemy tę dodatkową warstwę, w której tkwimy, która służy organizacji relacji między ludźmi, organizacji państwa. Dzięki temu lepiej rozumiemy rzeczywistość, czujemy się pewniej, a w konsekwencji też jesteśmy trudniejsi do tego, żeby wyprowadzić nas w pole, czy też oszukać. Dzięki temu łatwiej, bezpieczniej możemy podejmować wszelakie decyzje. No właśnie, bo z prawem jest związany taki stereotyp, że wydaje się, że prawnik tak zachmęci, że co by nie było, czy ma rację, czy nie ma racji, to zawsze wygra. Mnóstwo jest w Stanach Zjednoczonych dowcipów o prawnikach, zwykle nieprzychylnych temu zawodowi. No powiedz, dlaczego taką złą markę ta profesja ma? Właśnie może nie tyle złą, co jakby czemu taką jest stygmą obdarzona? To jest z jednej strony stygma, ale z drugiej strony jest w tym też dużo prawdy. Ponieważ prawo w swojej istocie jest sztuką interpretacji. Prawa, jak powiedziałem zresztą wcześniej, nie ma w znaczeniu obiektywnym. Ono za każdym razem staje się przez, jakby jest in statu nascendi. Cały czas jest tworzone przez jego stosowanie. W efekcie to, jak ktoś zinterpretuje daną regułę, może różnić się od tego, jak zrobi to ktoś inny. Dla osoby z zewnątrz, nie będącej prawnikiem, tworzy to zjawisko pewnego chaosu, niepewności, no bo ta osoba przyzwyczajona jest do pewnej przewidywalności, o którą czasami w prawie trudno. Jednocześnie mówi się, i w tym też jest dużo racji, że prawnik ma duże znaczenie na to, jak potoczy się sprawa. To właśnie w odniesieniu do tych dowcipów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, niejednokrotnie dzieje się tak, że to jakość prawnika może przesądzić o tym, kto dany spór wygra. Ale przecież gdzie indziej jest, w innych dziedzinach jest tak samo. To jeżeli mamy dobrego elektryka, to dobrze nam sieć w domu elektryczną rozprowadzi. Dobry chirurg przeprowadzi lepiej operację niż zły chirurg. Także tutaj znaczenie jakby prawnika jest takie samo. Ono jest tylko w pewien sposób stygmatyzowane w tych dowcipach. Ale z drugiej strony na prawnika można spojrzeć też jak na specyficznego lekarza. Jeżeli mamy trudną sprawę,
Bądź ważną życiowo sprawę, chcemy sporządzić testament, zawrzeć szczególnie ważną umowę, to przecież będziemy chcieli, aby pomógł nam ten prawnik, który jest właśnie najlepszy. Ten, który da nam największą pewność co do tego, że rzeczywiście stanie się to, co chcemy osiągnąć. A to ciekawe, co mówisz, czyli nawet tak wydawałoby się dosyć prostych sprawach, jak napisanie testamentu, należałoby, tu widzę, że się uśmiechasz, czyli być może te sprawy nie są aż tak proste, jak mi się zdawało, ale czy napisanie testamentu w związku z czym też wymaga raczej wybrania najlepszej klasy fachowca, fachowczyni, a nie pierwszego z brzegu. No właśnie, z prawem jest taki problem, że na powierzchni wiele rzeczy wydaje się prostych, łatwych, zwykłych, typowych. Natomiast jak się spojrzy głębiej, no to zaczynają się pojawiać problemy. Można zresztą powiedzieć, to prawnicy czasami tak mówią, że jakość prawnika zależy od tego, im więcej widzi problemów. To znaczy taki, który widzi wszystko prosto, to jest prawnikiem dość niebezpiecznym. Taki, któremu wszystko wydaje się trudne, znaczy się poznał głębiej. No a z takim testamentem to jest też wiele ciekawostek, no i wiele anegdot, jak może coś pójść źle, czasami celowo. Otóż jedna z takich ciekawszych anegdot dotyczy Kanady, okresu międzywojennego, lata 20. Był sobie pewien Kanadyjczyk, bardzo bogaty, o bardzo paskudnym charakterze, który nie miał rodziny, nie miał znajomych. No i miał duży majątek. W związku z tym był do tego wybitnym prawnikiem, no i sporządził testament, ponieważ założył sobie, że chce przejść do historii prawa. Udało mu się, bo na kanwie tego testamentu aż dwie sprawy trafiły do Sądu Najwyższego Kanady. Co tam mianowicie przewidział? Na przykład przewidział wysokiej wartości, jak na tamte czasy, zapis, który miała dostać kobieta, która w mieście Chicago w określonym przedziale czasowym urodzi największą liczbę dzieci. Podchwyciły to media, określano to w mediach hasłem Baby Derby, no i jedna pani wygrała. Tyle, że tego zapisu nie dostała, bo postanowienie testamentowe okazało się nieważne. No i to pokazuje właśnie pewne trudności. Zresztą w testament tego pana miał jeszcze inne ciekawe postanowienie. Mianowicie miał on dużą nieruchomość, którą w tym testamencie przeznaczył dwóm wybitnym i nienawidzącym się prawnikom. Co rozpoczęło przepiękny spór o zniesienie współwłasności, toczący się przez lata. Także jak widać, coś, co może być proste na powierzchni, no, może też generować wręcz anegdotyczne sytuacje. To rzeczywiście bardzo ciekawe i gdybym był na jego miejscu, myślę, też bym się nad tego rodzaju haczykami zastanowił. Świetny trolling na ówczesne czasy. Skończąc z testamentami, z tego co rozumiem, w Polsce sytuacja testamentu warunkowego jest inna niż w Stanach Zjednoczonych i to tak, że wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy, że trudno właściwie określać warunki dla osób, które miałyby odziedziczyć po nas majątek. Z tym łączy się jeszcze inna, dużo ważniejsza rzecz, pewna, która może być pewnym rozczarowaniem dla osób, które chcą studiować prawo i zajmować się prawem. Być może na początku, ja również sobie nie zdawałem sprawy, idąc na studia prawnicze, że takie rozczarowanie może prawnika spotkać. Mianowicie prawo jest niezwykle nacjonalistyczne. Jest bardzo ściśle połączone z konkretnym krajem. Przecież nie ma biologii polskiej, angielskiej, amerykańskiej, francuskiej. Jest jedna biologia. Podobnie z fizyką, z chemią. W nauce z reguły dyscypliny ze swej natury są międzynarodowe. Z prawem tak nie jest. Mamy prawo polskie, niemieckie, francuskie, angielskie i tak dalej. Co powoduje, że kończąc studia prawnicze i zaczynając wykonywać ten zawód, bardzo silnie jest się związanym ze swoim krajem. Co na przykład w porównaniu z uprawianiem innej dyscypliny, innego zawodu, utrudnia po pierwsze już same wyjazdy, po drugie rozwijanie kariery za granicą, bo nawet jeśli ma się uprawnienia prawnika polskiego, no to obecnie dzięki Unii Europejskiej w dużym zakresie, ale też nie w pełni, można wykonywać ten zawód w innych krajach europejskich, no ale na przykład w Stanach Zjednoczonych już nie. Pamiętam taką ciekawą historię z czasów, gdy po skończeniu studiów w Polsce studiowałem w Kanadzie. Jednym z moich kolegów na roku był pan, ówcześnie tak w wieku 60+, który, jak mi opowiadał, był sędzią sądu apelacyjnego w Sudanie.
No i z przyczyn politycznych, rewolucji musiał z tego Sudanu emigrować, emigrował do Kanady. No i mimo nastoletniego doświadczenia jako sędzia sądu apelacyjnego został studentem pierwszego roku i musiał studia kończyć od początku w Kanadzie, aby móc praktykować prawo w Kanadzie. Więc to jest pewne rozczarowanie, coś, co trzeba brać pod uwagę, decydując się na studia prawnicze i na karierę prawniczą, że silniej niż w innych dyscyplinach jest się związanym ze swoim krajem. To co wobec tego byś mógł poradzić? Dla kogo te studia szczególnie powinny być atrakcyjne? Przede wszystkim pewna podstawowa wiedza prawnicza przyda się każdemu. W zasadzie uważam, że w szkołach średnich powinna być rozwinięta edukacja prawnicza, no bo bez tego nie rozumiemy do końca świata. Natomiast już takie studia prawnicze przydadzą się niezależnie od tego, w mojej ocenie, co kto w przyszłości będzie robił. Zresztą obserwujemy już teraz, że relatywnie mniejszość studentów, absolwentów kontynuuje swoją karierę w tych tak zwanych typowych prawniczych zawodach, jak adwokat, sędzia, notariusz, radca prawny, prokurator. Zdecydowana większość w tych zawodach nie pracuje. Ponieważ znając prawo, znacznie łatwiej będzie prowadzić biznes. Bo biznes, no to też dokonywanie szeregu czynności prawnych, umów, transakcji, zwłaszcza też w kontekście międzynarodowym. Znając prawo, jeżeli jest się twórcą, łatwiej chronić swoje uprawnienia. Więc tak naprawdę przy wielu osobach myślących o indywidualnej aktywności zawodowej, ta znajomość prawa może być bardzo dużą wartością. Natomiast zastanawiając się, kto może studiować prawo, można spojrzeć na to również od strony psychologicznej, pewnych predyspozycji. Otóż prawnik, tak się utarło i tak jest, jest jednak ze swej natury w pewnym stopniu sztywny i konserwatywny. Zatem ktoś, kto nie lubi wypełniania formularzy, wypisywania pism, brania udziału w różnych procedurach, no niekoniecznie dobrze znajdzie się na studiach prawniczych. Natomiast ktoś, kto ma naturę uporządkowaną, skrupulatną, lubi zagadki, bo prawo jest w dużym stopniu o zagadkach. Tu może też taka anegdota, że jednym z uzupełniających podręczników, jaki jeszcze jako student spotkałem na pierwszym roku prawa, czyli zaraz na początku, był podręcznik noszący tytuł 565 zagadek z prawa rzymskiego, który tak naprawdę zawierał 565 kazusów do rozwiązania. Bo przecież jeśli ktoś kogoś zamorduje i jest spór sądowy, no to jest zagadka. Kto to zrobił i jak to udowodnić. Jeśli chcemy w testamencie zawrzeć szczególne postanowienie, to jest również zagadka, jak to zrobić. Jeśli chcemy sprzedać samochód, no, wydawałoby się czynność codzienna, może nie codzienna, ale jakby typowa, prosta, to znowu jest zagadka, jak tę umowę sporządzić. Czy wystarczy ściągnąć z internetu dowolny wzorzec, czy może jednak się trochę nad tym głębiej zastanowić, co w tym wzorcu zmienić. Także prawo, takie wykonywanie prawa, i to jest pewna zachęta moim zdaniem, to jest w istocie rozwiązywanie ciągłe zagadek, które stają się tym ciekawsze i tym trudniejsze, że z jednej strony ustawodawca nam zmienia stolik do gry, zmieniając reguły tego prawa, z drugiej strony musimy poznać, jak to prawo jest interpretowane przez sądy. W związku z tym ta sama zagadka jednego dnia może mieć inne rozwiązanie, a za rok już zupełnie inne. To wnioskowałbym z tego, że prawo rzeczywiście jest stałą nauką, że trzeba cały czas swoje kwalifikacje podnosić, właściwie nie ma tutaj od tego ucieczki, podobnie jak w medycynie. Co ciekawe, bo to są dwie klasyczne profesje. Prawo, medycyna, no także księża do tych trzech klasycznych profesji zaliczali. Jeśli można tu przerwać, to ja właśnie widzę bardzo dużo podobieństw między prawem a medycyną, co zresztą na przykład w krajach anglosaskich jest wyraziste. Tam, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, absolwent studiów medycznych to MD, medical doctor. Absolwent studiów prawniczych, JD, Juris Doctor. To nie znaczy, że są to osoby w naszym rozumieniu z doktoratem jako stopniem naukowym. To jest pewne wskazanie, że te studia, i tak zresztą tam jest, są rodzajem studiów podyplomowych, na które można się w przypadku studiów prawniczych dostać dopiero mając już licencjat, czyli mając skończone inne studia. No i również inne jest bardzo duże podobieństwo między prawem i medycyną.
Uważam, że w obu przypadkach bardzo trudno i być może nie jest to najbardziej owocne, jest rozdzielać teorię od praktyki. Jeżeli chcemy iść do dobrego lekarza, to chcielibyśmy, żeby miał znakomitą wiedzę, ale też doświadczenie, jak poprowadzić pacjenta, jak przeprowadzić zabieg. To samo z prawnikiem. Jeżeli mamy prawnika, który jest zamknięty w wieży z kości słoniowej, to on będzie realizował się dobrze w takich specyficznych dyscyplinach prawniczych, jak teoria prawa, filozofia prawa. Ale jeśli poszukujemy prawnika dogmatyka, na przykład specjalisty z prawa cywilnego, prawa karnego, to niewątpliwie dużą zaletą jest to, że taka osoba widzi też, jak to prawo w praktyce działa. Dobrze, to skoro wspomniałeś o tych różnych dziedzinach prawa, to powiedz mi, co właściwie można po skończeniu takich studiów robić? Jest tu bardzo wiele opcji. No, należałoby powiedzieć wszystko, ponieważ prawo tak naprawdę otwiera, a nie zamyka. Ono daje instrumenty, daje narzędzia, daje rozumienie rzeczywistości, które generalnie powinno ułatwić robienie czegokolwiek. Natomiast tak najbardziej typowo, to jest podążyć drogą takich tradycyjnych zawodów prawniczych, do których należą trzy grupy zawodów, w zasadzie cztery. Trzy można sobie zwizualizować, wyobrażając sobie salę sądową. Mamy jej środek i tam mamy sędziego. Mamy jej stronę prawą, gdzie w procesach karnych, ale także w pewnym zakresie w postępowaniu cywilnym może nam się pojawić prokurator. No i mamy stronę lewą, gdzie pojawia nam się najczęściej adwokat, radca prawny. Czyli to są zawody ściśle związane z praktykowaniem prawa. Dalej mamy notariusza, czyli taki zawód, który nie łączy się z występowaniem przed sądami, ale ma za zadanie zapewnić jak największą przewidywalność, ważność, trwałość zawieranych przed nim umów. Zresztą notariusze mają takie hasło w Polsce: just est quoad notamus, z łaciny. Prawnicy lubią łacinę, nasciturus już nam się tu dzisiaj pojawił. Hasło to oznacza, że prawem jest to, co piszemy. Czyli tak naprawdę to pokazuje, że jest to prawdą, że tak naprawdę jeżeli strony zawierają umowę, w sumie bez znaczenia, czy przed notariuszem, czy nie, to w istocie tworzą prawo wewnętrzne, prawo dla samych siebie, czyli tworzą pewne reguły, które zobowiązują się mocą swojej woli przestrzegać. Oprócz tego, po skończeniu studiów prawniczych, w mojej ocenie bardzo dużo łatwiej jest prowadzić własny biznes właśnie przez to, że się rozumie różne mechanizmy, zwłaszcza w krajach, gdzie jest to bardziej sformalizowane, gdzie potrzeba więcej procedur, więcej załatwiania, no w szczególności to pomaga, no nie mówiąc już, jeżeli ktoś na przykład specjalizowałby się w prawie podatkowym, to ma to jeszcze większe znaczenie. Także ja bym postrzegał studia prawnicze jako takie, które mogą być preludium do rozmaitej kariery. Zresztą mamy prawników, wśród prawników mamy lekarzy, mamy sportowców. Tak naprawdę to nie zamyka, to otwiera. No, wydaje mi się, że o ile mnie pamięć nie myli, to jest najczęstszy rodzaj wykształcenia wśród prezydentów Stanów Zjednoczonych i też z bardzo silną koncentracją uczelni tych topowych, Yale, Harvard, chyba tam przodują. Pytanie jest w związku z czym może oczywiste, ale chciałbym, żebyś też powiedział, bo wszystkiego to pytam, czy dobrze się zarabia po skończeniu prawa? Odpowiem tak, jak prawnik zazwyczaj powinien odpowiadać: to zależy. Bo to oczywiście zależy od tego, co dalej będzie się robiło. Natomiast w mojej ocenie ta mediana zarobków będzie wyższa ponad przeciętną. Czasami może być bardzo wysoka. Natomiast w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w Polsce, też już nie jest tak jak w latach 90., które z perspektywy polskiego prawa były swoistym Eldorado. Bowiem wchodziliśmy w nową erę, nowego systemu gospodarczego. W efekcie było ogromne zapotrzebowanie na prawników, a jednocześnie wchodzili do nas inwestorzy, wchodziły kancelarie z Europy Zachodniej, ze Stanów Zjednoczonych, przyzwyczajone do zupełnie innych płatności. Teraz już tak nie jest. Absolwenci nie dostają takich warunków, jakie dostawali w latach 90., ale wciąż, jeśli jest to pierwsza płaca, przynajmniej o ile wiem z rozmów ze studentami, absolwentami, to jest to płaca wyższa niż przeciętna.
Natomiast z tym łączy się jeszcze jedna rzecz, którą też trzeba wziąć pod uwagę, że z tą płacą łączy się praca. To znaczy prawnicy w mojej ocenie nadal pracują więcej niż przeciętnie. Do tego w wielu przypadkach jest to praca, która jest trudno przewidywalna czasowo. Jeżeli ktoś bowiem prowadzi własną kancelarię, no to tak naprawdę rytm jego pracy dyktują jego klienci i ich potrzeby. Wiem od koleżanek, kolegów, że to utrudnia organizowanie urlopów, wyjazdów, bo tak naprawdę tej kancelarii nie można zamknąć na kłódkę, a z dobrym prawnikiem jest jak z lekarzem. Jeżeli ktoś chodzi jako pacjent do konkretnego lekarza, no to chce, żeby ten lekarz, a nie jego koleżanka czy kolega, cały czas danego pacjenta prowadził. W związku z tym no nie jest zadowolony, jak lekarz wyjeżdża na urlop. I to samo jest z prawnikiem. Także generalnie uważam, że jest to droga do dobrych, nawet z widokiem na bardzo dobre zarobków, ale takiej pewności nie ma. A jak mówimy o tych niepewnościach, to wspomnij swoją karierę prawniczą. Czy jakieś rozczarowania, czy zaskoczenia w ciągu tych no już paru dziesięciu lat pracy zawodowej ci się kojarzą? Jak wszędzie, wszystko ma swoje plusy i minusy, jasne i ciemne strony. Co do takich rozczarowań, to największe już wspomniałem i to jest rzecz, która mnie zaskoczyła w tym znaczeniu, że jako jeszcze licealista nie miałem jednak aż takiego wyobrażenia, jak bardzo nacjonalistyczne jest prawo i jak to jest ograniczające. Też powiem anegdotycznie, że no zwłaszcza ze względu na różnego rodzaju niedawne wydarzenia, także międzynarodowe, jeden z kolegów profesorów, oczywiście pół żartem, pół serio, wspomniał mi, że no wybór studiów prawniczych to była jego najgorsza życiowa decyzja, no bo co z tego, że teraz dobrze zarabia i dobrze funkcjonuje. Ale gdyby był zamiast profesorem prawa, na przykład profesorem medycyny, no to już by go tu nie było i natychmiast znalazłby miejsce zatrudnienia za co najmniej takie samo, a być może raczej na pewno wyższe wynagrodzenie za granicą. Więc to jest pewne rozczarowanie, że znacznie trudniej pomyśleć sobie i zorganizować działalność zagraniczną. Ale nie jest to wykluczone. No bo na przykład ja należę do osób, które bardzo sobie cenią mobilność naukową i dzięki temu, że dostrzega się globalizację także w prawie, dostrzega się potrzebę znajomości różnych systemów prawnych, choćby na podstawowym poziomie, to coraz popularniejsze staje się uprawianie prawa porównawczego, coraz bardziej budzi zainteresowanie w innych krajach poznanie, jak prawo funkcjonuje gdzie indziej. W związku z tym coraz więcej jest możliwości wyjazdów, prowadzenia zajęć z takich zagadnień bardziej uniwersalnych. No ale to jest to pierwsze rozczarowanie. Drugie rozczarowanie, które z prawem może się łączyć, na które trzeba być gotowym jako prawnik, to, że prawo wbrew temu, co można sobie zbudować jako takie wrażenie w trakcie studiów, okazuje się bezsilne w starciu z siłą polityczną. W tym znaczeniu, że prawo jest pewną materią, która może być kształtowana w sposób niewłaściwy moralnie i nieakceptowalny. Jest to inaczej niż z prawami fizyki. Praw fizyki zmienić się nie da. Prawa, w znaczeniu prawa jako dyscypliny, można zmienić. I to niestety można je zmieniać w rozmaitym kierunku. Przecież systemy totalitarne, jak chociażby nazizm w Niemczech, były oparte na prawie. Oczywiście źle moralnie rozumianym, natomiast ono gdzieś u ich podstaw było. Więc prawnik może sobie zdawać sprawę, obserwując rzeczywistość po pewnym czasie, zwłaszcza im dłużej w tym zawodzie jest, że tak naprawdę jest to materia podatna na manipulacje. No i tu pojawia się problem, czy prawnik będzie w stanie, uprawiając swój zawód, tej manipulacji się przeciwstawić. I rodzą się różne pytania, bardzo ciekawe, naukowo, praktycznie, na przykład pytania o to, czy są w konstytucji przepisy niezmienialne. Czy jest prawo ponad prawem, czyli pewne, powiedzielibyśmy, prawo naturalne, pewne takie bardzo fundamentalne reguły, których ustawodawca, ustrojodawca zmienić nie może. To oczywiście głębokie filozoficzne dyskusje, ale pokazujące, no,
to następne pewne rozczarowanie, że to niestety nie jest tak jak z fizyką. Jesteśmy jako osoby wykonujące zawód prawnika, uprawiające naukę w dyscyplinie prawa, znacznie bardziej narażeni na różnego rodzaju manipulacje, działania nad materią, którą badamy, czyli nad samym prawem. To tak pod koniec, powiedz, poleciłbyś studiowanie prawa komuś z rodziny? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ponieważ uważam, że to daje szerokie możliwości, ogranicza, jeśli chodzi o karierę międzynarodową, o czym wspominałem, ale poza tym bardzo rozwija intelektualnie. Prawo jest pracą nad językiem, w związku z tym uczy precyzji wypowiedzi, uczy precyzji wyrażania myśli, uczy rozumienia tekstu, generalnie ułatwia życie i funkcjonowanie, pozwala lepiej zrozumieć świat, w którym jesteśmy i wykorzystać to na swoją korzyść. W związku z tym zdecydowanie uważam, że jest to warty rozważenia kierunek studiów. I ostatnie pytanie, czy z prawem kojarzy ci się jakaś zabawna historyjka? No, wiele, na przykład ta o testamencie, którą wspominałem, ale jest również taka bardziej uczelniana. No, taka pewna anegdota, jak to student pierwszego roku prawa, jednym z pierwszych przedmiotów, które się studiuje, to wstęp do prawoznawstwa, czyli ogólny wstęp do nauk prawnych. Czasy są dawne, więc daje jeszcze egzamin ustny. No i wchodzi taki zestresowany na egzamin, na co profesor starszej daty mówi: proszę podejść do okna i proszę powiedzieć, co pan widzi. No więc student podchodzi i mówi: no widzę samochód, drzewo, budynek. Niestety nie zdał pan. Proszę podejść jeszcze raz i powiedzieć, co pan widzi. No, student jeszcze bardziej zestresowany podchodzi i mówi: no widzę, samochód jedzie, ludzie rozmawiają, ptak leci w powietrzu. Niestety nie zdał pan. No ale panie profesorze, to co powinienem zobaczyć? No jak to? Po pół roku studiów prawniczych powinien pan zobaczyć podmioty i przedmioty prawa. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Konrad Osajda był moim Państwu gościem. Bardzo dziękuję.